ktoś mnie prosił, żeby opowiedzieć o obsłudze tej tokarki. A więc po kolei. Tutaj mamy wyłącznik główny. Tutaj jest włącznik silnika. Tutaj jest włącznik, wyłącznik pompki. W prawo to jest włączone razem z silnikiem, a w lewo jest włączone bez silnika. Tu jest podświetlenie kontrolki, że jest włączone chłodzenie. Tutaj było podświetlenie, ale ono nie działa. Tutaj jest wyłącznik stop. A co to jest to? To jest dodatkowy wyłącznik, który sobie zażyczyła Unia Europejska. To jest tak zwany wyłącznik awaryjny. No tutaj, jak wiecie, tutaj na pewno to wiecie, to jest rzeciano i uchwyt tokarski. Tutaj u lewej strony jest tabelka z prędkościami obrotowymi rzeciona. A tutaj jest druga tabelka. Tutaj jest tabelka z ustawianiem gwintów. Tutaj jest dodatkowo, zmienia się jeszcze koła, drugi zestaw kół. Ja mam, praktycznie używam tylko tego jednego. Nie nacinam gwintów jakichś calowych, Witforta, tylko gwinty metryczne. Nawet nie nacinam modułowo. Nie ma na to po prostu czasu. Dużo przestawiania. I po kolei. Teraz tak, tu są te trzy dźwignie. Jeden, dwa i trzy to są dźwignie od obrotów rzeciona. Ta dźwignia ma trzy położenia. Jeden, dwa i trzy. Tak samo ta. Jeden, dwa i jeszcze bardziej płasko trzy. Ta dźwignia też ma trzy położenia, z tym, że ta w tym położeniu teraz to jest położenie tak zwane zerowe. To jest... Ta dźwignia jest nazywany tak zwany odwok, bo w takim slangu tokarskim odwok. W tą stronę, do przodu, to jest 1 do 8, wolniejsze, i w drugą stronę to jest 1 do 1. O, i wtedy są większe obroty. A tutaj w zależności od tego, jakie nam są potrzebne obroty, takie ustawiamy za pomocą tych dźwigni. 1, 2. I tutaj albo szybszy, albo wolniejszy. Tu jest czwórka. Czwórka to jest zmiana kierunku obrotów. Przy tych samych obrotach, na przykład rzeciono się kręci w lewą stronę i zmieniamy sobie obroty wałka, bo normalnie będziemy jechać na przykład do rzeciona, a za pomocą tej dźwigni zmieniamy kierunek obrotów wałka i śruby pociągowe. Tu kolejna dźwignia, to jest dźwignia stosowana przy nacinaniu gwintów. Tutaj nie wiem, czy będzie widać, piątka, zobaczcie, to jest albo pionowo, albo lekko pod kątem. To jest dźwignia do tego. Tu jest dźwignia do metrycznych gwintów albo gwintów Witforta. To jest dźwignia zmiana prędkości. Teraz jest w położeniu C najszybszym. Tu jest A, B jest z prawej strony i C jest w pośrodku. Tak dziwnie. I tu jeszcze jest dodatkowa dźwignia z położeniami 1, 2, 3, 4, 5, 6. To tutaj mamy, o, w tej tabelce tutaj widzicie 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, to jest ta dźwignia. No i jeszcze tutaj jedna dźwignia, to jest tak zwany Norton. Tutaj jeszcze tak jakby tu górą zachłapia. To jest skrzynka Nortona, tak zwana w tokarkach. No i jeszcze powiem o tej dźwigni. To jest albo, jak jest włączona w lewo, to jest włączona śruba pociągowa, a jak jest włączona w prawo, to jest przesunięta, to jest włączony wałek napędowy. No i ona także ma położenie neutralne, czyli tak zwane zerowe. Wtedy wałek ani śruba się nie kręci. No i ta najważniejsza dźwignia to jest włączenie obrotów. W lewo to są, w prawo, znaczy tutaj w tej chwili jak stoimy, to jest w lewo normalnie obroty. Tu jest położenie neutralne, tak zwane zerowe. I w lewo nasze, to czyli będziemy mieli tam
na wrzeczenie prawe obroty. No to by było tyle. Tam jeszcze jest z tyłu gitara, ale o gitarze kiedyś oddzielnie wam opowiem jeszcze, jak będziecie ciekawi. No tutaj jest tak, to jest szufladka, a to tak zwana szufladka od Dimaka. To jest ta szufladka mniejsza. Tutaj tą dźwignią przesuwamy tą szufladkę większą, a tamtą tą mniejszą. Tutaj przesuwamy całym suportem. No a tutaj są jeszcze dwie dźwignie. To jest dźwignia odłączenia posuwu. To włączamy ją tylko do jak jest włączony wałek. I tutaj macie jeszcze dodatkowo taką dźwignię też trzypołożeniową. Albo teraz tak jak jest włączone, to będziemy mieli napęd na wzdłużny. A jak będzie wciśnięte, to jest napęd poprzeczny. I jeszcze jest takie położenie neutralne. Po co to neutralne, tak zwane zerowe? Ano wtedy, nie wiem czy lewą ręką troszkę mi niewygodnie, ale chcę wam pokazać. Dobrze, zobaczymy czy się włączy. O! Chodzi o to, że w tym położeniu neutralnym możemy załączyć dźwignię od śruby pociągowej. To możemy, niektóre czynności możemy wykonać na obrotach, a niektórych nie możemy wykonać. To wszystko trzeba albo się spytać, albo samemu. Najlepiej próbować, jak nie ma włączonych obrotów, to wtedy jest najbezpieczniej, że nic nie uszkodzimy. No dobrze, ale teraz tutaj jeszcze wrócimy właśnie do tego tematu. Tych dźwigni nie wolno zmieniać na obrotach maszyny. Po prostu ta dźwignia musi być w położeniu zerowym. Dopiero możemy sobie przestawiać te trzy dźwignie. No i tą także, i tą też. Te dźwignie możemy przełączać na obrotach te i tą także. Skrzynka Nortona to jest tak jakby taka, ja mówię tak potocznie, zsynchronizowana, że możemy ją przełączyć na obrotach. Tutaj na obrotach też włączamy, tylko musimy uważać na jedną rzecz. Czy nie mamy tu włączonych dużych obrotów? Bo jak będziemy mieli włączone duże obroty, to się nie obejrzymy, a będziemy mieli suport na uchwycie. Także trzeba bardzo ostrożnie z tą dźwignią od włączenia śruby pociągowej. To nieważne, czy to jest ta tokarka, czy inna. To można się tak oszukać, także lepiej jak ta dźwignia jest włączona w położenie 1 do 8, najwolniejsze. Tu sobie ustawiamy też jakieś obroty, najmniejszy posuw, czyli najmniejszy skok to będzie najmniejszy posuw. I wtedy dopiero najlepiej sobie sprawdzić jak to wszystko działa. Co by tu jeszcze ciekawego opowiedzieć? Chyba to już by było tak z grubsza o uruchomieniu i obsłudze tej tokarki chyba wszystko. No widzicie teraz na fajrant ją trochę nasmarowałem. Nie wycieram tego, jeszcze to później rozetrę, żeby olej wszędzie się rozpływał. Tam na końcu to nigdy praktycznie nie dojeżdżam, bo przeważnie robię na najkrótszych odcinkach. Na krótkich odcinkach. No i tutaj jeszcze jest dodatkowo tak zwany zderzak do tokarki. Tu jest bardzo dokładny ten zderzak. Teraz zobaczymy do jakiej tu jest jedna gdzieś. Do 200 mm. To jest bardzo dokładne jak na złożnym. Jeszcze mam dodatkowo tam drugi zderzak, ale z niego jeszcze nie miałem okazji korzystać. To jest tak zwany zderzak powrotny. No i jeszcze do tokarki mam okular, no i dodatkowo kilka uchwytów. W zależności od tego, który, czy czteroszczękowy, trzyszczękowy, planszajba, dwusetka, który mi tylko jest potrzebny, z tego sobie wtedy korzystam. Dziękuję.